pana pokój, tak? Tak. Jak jest zimny, to nieraz i tu się cały czas śpi, tak? Ma pan tu jakieś swoje rzeczy? To są pana ubrania? Tak. Tak? Tutaj trzymam. Mhm. To mało. Coś jeszcze? A tam z drugiej strony kurtki? To pana też są? Też. Kurtki, kalosze, czy nie? Tutaj i kamasze. Aha, zimowe. I jak długo pan tutaj mieszka już? No ze 3-4 lata. Wyszedłem z domu dziecka, tak, byłem, bo pomoc w opiece. Mieli pomóc, ale dali mieszkanie komuś innemu. Był jakiś wychowawca, który się tobą opiekował? I był odpowiedzialny? Znaczy ja to miałem z domu dziecka opiekuna. Aha. Z domu dziecka miałem i on się tam niby opiekował, niby to, a wyszło inaczej. No wyszło tak, że nie masz gdzie mieszkać. Tak. No ojciec, ojciec cały czas pił. Bił nas, mamę. Jakby pijany, to bez powodu. A Piotr? Też od niego dostała? Też, wszyscy. Wszyscy bez wyjątku. Wszyscy. Ale najbardziej to ja. Ja sobie najbardziej dostałam. No ale mama tak samo jak ojciec. Padła w alkoholizm. Zostawiała nas. Na noce wychodziła. Ja musiałam się zajmować rodzeństwem. W wakacje chodzi do pracy, zarabiać, żeby kupić coś do jedzenia. No i w końcu nas zabrali do domu dziecka. No nie mieliśmy dokąd wrócić, tak? No bo wszędzie była patologia i w ogóle, więc ja po prostu wyszłam do chłopaka, tak? A gdybym nie miała chłopaka, to bym musiała wrócić do tej rodziny, tam do tej patologii. Bo tak zabierają nas z tego domu, tak jak mówimy, z tej patologii, a później... Później chłopaka, żeby wracać, tak? 18 lat i trzeba sobie radzić samemu. To nikogo nie interesuje. Czy ma się dom, czy się nie ma? Przyszłam tutaj i też były awantury. Po co tutaj przyszłam? Byłam wyzywana, mój mąż tak samo. I tak jest praktycznie do dzisiaj. Boisz się dziadka? Trochę. No jak jest pijany. Jak raz. I co wtedy robisz? No tak... Tak przyczeklina na babcie, na wszystko i my wtedy boimy się, że nas kiedyś pobije. Bo my się boimy! Pod oknem po prostu ojciec krzyczał. Tak.